Witam was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Wczoraj podczas latającej kawki podczas transmisji na żywo rozmawialiśmy trochę na temat Mini 3 Pro, były pytania. Dzisiaj chciałbym się nawiązać do tych pytań, a to dlatego też, że wczoraj mieliśmy dosyć poważny przeciek, a mianowicie jeden z brytyjskich dystrybutorów, firma Argos, na swojej stronie internetowej pokazała nam już zdjęcia i opisy, a także ceny dwóch zestawów w ramach Mini 3 Pro. Dzisiaj na ten temat trochę powiemy. Tutaj macie specyfikację, którą udało mi się Uzyskać na dzisiaj. Ona nie musi być w 100% aktualna, ale możemy już wiele rzeczy potwierdzić, bo one faktycznie też wystąpiły w specyfikacji na stronie firmy Argos. Czujniki przód, tył, przysłona 1,7, czyli faktycznie jasny obiektyw. Ekwiwalent 24 mm. To, co jest nowością, to jest Dual ISO, czyli podwójny obwód ISO. Zaraz o tym powiem więcej. Mamy czujnik, czy sensor, czy matrycę, która. Mam wrażenie, że to będzie IMX 689 Sony. Występuje w niektórych telefonach i tutaj mamy też ciekawą rzecz, a mianowicie rozmiar poszczególnych pikseli. Jeżeli to jest ten czujnik, jest znacznie większy niż na przykład w R2, bo tam było 0,8 mikrometra, a tutaj jest 1,12 mikrometra. Będziemy mieli możliwość wykonywania ujęć wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę, ale też slow motion w Full HD w 120 klatkach na sekundę. Vertical Video, to co jest w tej chwili bardzo popularny, na przykład na TikTok, czyli wideo pionowe, bez utraty rozdzielczości, prędkość maksymalna do 16 metrów na sekundę. Mówiło się, że czas lotu będzie wynosił 47 minut. Tutaj widzimy, że ten czas lotu został zredukowany do 34 minut. Zasięg 4 km i masa, wiadomo, poniżej 250 gramów, żeby spełniał ten dron. Wiele norm, między innymi Stany Zjednoczone, Unia Europejska, czy UK, czyli Wielka Brytania. Jeżeli chodzi o podwójny obwód ISO chodzi o to, że wzmacniacz przełącza się. Mamy dwa wzmacniacze sygnału. Ten podstawowy, mniejszy wzmacniacz, on pracuje nam w pewnym zakresie. Tutaj widzimy akurat charakterystykę dla kamery Blackmagic Pocket 4K i są dwa obwody ISO. Ten pierwszy umożliwia nam to, że przy górnym zakresie bardzo ładna dynamika, zakres dynamiczny, bo 5,3 jest w jasnych, w prześwietleniach, czyli na przykład niebo jest plastyczne albo śnieg. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać bardzo fajną plastykę i większy zakres dynamiczny, np. w prześwietleniach lub też w cieniach, w zależności od tego, jaki jest zakres, czyli dual, podwójny obwód ISO. Też wymaga od nas pewnego panowania, pewnej wiedzy, jak postępować. Bo zobaczcie, że tutaj mamy na przykład przy tym przejściu 5-3 na 2-3, czyli nagle się okazuje, że w cieniach będziemy mieli bardzo dobry zakres dynamiczny, będzie dużo detali, ale chmury mogą być prześwietlone, więc w zależności od tego, co, jaki obiekt będziemy mieli na ujęciach, tak powinniśmy działać z tym. ISO. Myślę, że warto na ten temat nagrać drugi odcinek. Jak już ukaże się produkt, czyli około 10 maja. Będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat i czy będzie to bliźniacze. Wiadomo, Blackmagic Pocket ma już ta kamera 4 lata, ale mniej więcej to jest to, czego możemy się spodziewać, czyli ten zakres dynamiczny będzie większy w, w cieniach lub w prześwietleniach w zależności od tego w obszarach mocno doświetlonych w zależności od tego gdzie będziemy na naszej czułości jak się będzie ona rozkładała możemy się mniej więcej tego spodziewać jeżeli chodzi o to co pokazał nam przez przypadek Argos przez swoje roztargnienie to już, słuchajcie, zostało zdjęte. Dzisiaj już nie ma tego na stronie. To są ceny w wersji z smart kontrolerem. Ja go będę tak nazywał. Czyli tutaj mamy jeden akumulator, kontroler do tego zapasowe śmigła i kabelek. Nie ma ładowarki, huba i nie ma więc ilości akumulatorów. Nie mamy też torby i to kosztuje 860 funtów, więc dość sporo się robi już na starcie. I to co widzieliśmy jeszcze, to jest właśnie kształt tego smart controllera. Jest trochę też dobrych zdjęć, ja zaraz je pokażę. I tutaj mamy też pakiet combo, czyli, podobnie jak w Mavicu 2 po raz drugi DJ taki wariant zastosowało, a mianowicie mamy faktycznie pakiet combo, który składa się z torby, dwóch akumulatorów dodatkowych, huba do ładowania, kabla, plus do tego jeszcze są zapasowe śmigła. I to kosztuje 159 funtów. Też dość sporo. Zaraz zobaczymy, jak ta relacja się rozkłada. To, co zrobiłem na tym slajdzie, to jest szacunek tych wartości, które mieliśmy na podstawie informacji ze strony, którą przed chwilą widzieliśmy, Argos, a także z przecieków, które były wcześniej. Wychodzi na to, że ta relacja cenowa obecna Mini 2 do tego, co będziemy mieli, czego możemy się spodziewać, to jest to, że podstawowa wersja, czyli dron z baterią, ale bez kontrolera, bo kontroler będzie można wykorzystać z tego, co mamy w tej chwili, czyli na przykład z mini dwójki albo z era dwójki, jeżeli ktoś ma więcej dronów. Czy najtańszy Mini 3 Pro będzie kosztował 3800. To jest taki szacunek ostrożny, który przyjąłem na dzisiaj, czyli on będzie jednak sporo droższy niż nawet Mini 2 Combo. Plus do tego zestaw Combo prawie 200 euro, bo 189 euro, czyli 970 zł. Następna cena, jaką mamy, Mamy 829 euro. To jest cena z kontrolerem zwykłym i 999 euro to jest cena z tym kontrolerem premium, z tym smart kontrolerem. I tutaj będą stawki odpowiednio, powinny być w Polsce 4300 i 500. Jak widać, te wartości są dość spore i może ta wartość nawet stanowić dwukrotność Mini 2 w wersji podstawowej, przynajmniej. Tak to wychodzi, jeżeli doliczymy pakiet kombo też odpowiednio więcej, więc widać, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na tego drona. Ja powiem tak: bardzo fajne cechy ma. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby zwiększyć dynamikę i żeby więcej zobaczyć, bardzo fajnie. Też oczywiście to wychylenie kamery do góry. Zaraz sobie powiemy więcej, bo tutaj mam zdjęcia. To są te zdjęcia oficjalne, które się już ukazały na stronie Argos. Z boku widać, że. W inny sposób otwierają się ramiona. Ze skrętem będą się otwierały ramiona przednie, natomiast z tyłu w tył bezpośrednio na wprost. To co widzimy, jeszcze mocno wystające czujniki i czujniki są zintegrowane przód, tył w jednym, plus dosyć duża przestrzeń do podniesienia drona. Też co jest charakterystyczne, że zakończeń ramion nie mamy w tej chwili tak jak było w tych wersjach klasycznych tylko mamy takie wypustki do lądowania z przodu tego drona, tego nie było wcześniej również. Tak wygląda Mini 3 Pro z góry, widać, że kamera mocno wystaje i też widzimy, jakie są kąty. On jest dość mocno rozwarty, więc nie lata wybitnie, bo zwykle dobrze latające drony mają kształt X, a tutaj widać, że jest bardziej taki kształt w formie Dead Cat, czyli śmigła nie wchodzą w kamerę, ale za to lata troszeczkę słabiej. Tak wygląda z przodu. Tutaj były wątpliwości co do gimbala. Ja uważam, że ten gimbal jest trzyosiowy, tylko nie widać tego dokładnie, ale też umożliwia nam dzięki temu pracę w pionie. Czujniki są widoczne, kamery dolne również. Wlot dosyć spory, jeżeli chodzi o wlot powietrza. Ciekawa ta konstrukcja, z, te, z tego ujęcia wygląda bardzo ładnie i korzystnie. Widać tutaj też z boku jak to wygląda, widzimy jak czujniki z tyłu będą pracowały, ich światło jest zakłócone nieco, więc one mogą mieć utrudnioną pracę. Ciekawe jak to się będzie w praktyce spisywało i mam wrażenie, że śmigła mogą być nieco większe przynajmniej z tych proporcji. Tak to wygląda na zdjęciach. Zawartość zestawu z jednym akumulatorem, ale ze smart controllerem. Zestaw taki minimalistyczny, ale widać, że smart controller jest bardzo podobny do tego, co mieliśmy wcześniej. Wygląda bliźniaczo, też powinniśmy mieć tutaj wyjście HDMI plus do tego gniazda na kartę SD, po to, żeby móc zapisać sobie na przykład nagrania z ekranu. Sam smart kontroler, jak go w ten sposób nazywam, żeby go odróżnić. No, i tutaj pierwsze jedno z nielicznych zdjęć z tyłu. Widać, że odkryte jest gniazdo karty pamięci i gniazdo USB typu C. I tutaj też widzimy, jak wygląda światło tych czujników. One mogą być troszeczkę podniesione, one nie muszą idealnie osiowo wychodzić. To jest bardzo ciekawy układ. Akumulator nie ma klapki, tylko będzie wysuwał się cały na tym zdjęciu, i widać, że faktycznie wychodzi ten tył cały, bo to jest widoczne na tych dwóch fotografiach. Podsumowując, mogę powiedzieć, jest to ciekawy produkt, na pewno. I czy on się będzie sprzedawał? Może nie sprzedawać tak dobrze jak Mini 2, które jest hitem i ten model jest faktycznie flagowcem w tej chwili DJI, więc zapewne zostawiam furtkę dla, tańszego, yy, dla tańszej propozycji. I też dla droższej, dla osób, które chcą czegoś więcej. Fajnie, bo możliwości nam się trochę zwiększają. Ten podwójny układ ISO jest bardzo ciekawy. Podejrzewam, że nie będziemy mieli możliwości nagrywania w profilu płaskim. Na pewno jest ten, ten dron lekki, więc przepisy nie dotykają go tak mocno jak w przypadku modeli tych większych bez certyfikatu. Jest parę takich rzeczy, które dopiero wyjdą, bo jesteśmy na etapie takim, że jest jeszcze ponad tydzień do premiery. Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi, że 10 maja. A ma być premiera, to jeszcze mamy sporo czasu, ale już bardzo dużo wiadomo. Teraz kwestia podjęcia decyzji, zorganizowania środków. Fajne jest na pewno to, że DJI zostawiło furtkę dla osób, które mają więcej dronów, nie muszą kupować tego samego kontrolera, który tutaj kosztuje 90 euro, tak? Mniej więcej 90 euro jest wyceniony ten standardowy kontroler. Osoby, które chcą czegoś więcej, 999. Zastanawia mnie też kompatybilność pomiędzy tymi aparaturami. Czy one będą kompatybilne z innymi dronami, i czy. Aparatury z innych dronów w pełni będą kompatybilne z tym, to się okaże. Który smart controller, czy stary, czy ten nowy RC Pro będzie kompatybilny z Mini 3, też bardzo ciekawe pytanie. Więc jeszcze jest parę rzeczy, których nie wiemy. Ale ja podejmę decyzję, na przykład o zakupie. Najchętniej bym kupił dwa zestawy: ten najbardziej basic of the basic i ten najdroższy, żeby przetestować możliwości. Na stronie dj.com oczywiście do dwóch tygodni można zwracać zakupy. Czyli, jeżeli kupujemy w Niderlandach. Nie dość, że jest stanie, ja jeszcze mogę VAT sobie od razu odliczyć, czy od razu dokonuję transakcji bez VAT-u. To jeszcze w dodatku jest taka sytuacja, że można zwrócić do dwóch tygodni, jeżeli towar nie ma śladu użytkowania i wtedy oni sprzedają go jako refurbished i to też działa. Więc trudno jeszcze powiedzieć, jak będą kompatybilne te kontrolery, ale już dużo wiemy, jeżeli chodzi o mini, jego cechy, mniej więcej mamy prognozę cen i wiemy, w jakim zakresie się poruszamy. Fajne jest też to, że w zależności, w zależności od tego, jakie mamy możliwości finansowe w danej chwili, możemy sobie wybrać, albo latamy mini 2, albo dodajemy Combo. Można też na przykład kupić Combo i sprzedać jeden akumulator. Wtedy zostajesz na dwóch, czyli godzina lotu to jest też dobra sprawa. Podobnie jest tutaj z tym nowym zestawem Combo 970 pewnie będzie kosztowało około 1000 zł, więc można kupić jeden taki zestaw, sprzedać jeden akumulator i mieć też huba dla siebie i torbę. To jest też pewne rozwiązanie. Są różne szkoły, jeżeli chodzi o zakupy takich e dronów. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o, o tych wydarzeniach. Ja oczywiście zapraszam Was też do teamu 250 Gramów Szczęścia, gdzie będziemy mieli też trochę wydarzeń na temat Premiery i gdzie będzie można powiedzieć trochę więcej rzeczy, bo nie zawsze. Da się wszystko oficjalnie powiedzieć na tych, na tych kanałach otwartych. Link znajdziecie poniżej, w tej chwili, tym 250 gramów szczęścia ma otwarty dostęp. Zapraszam też do darmowych warsztatów, których mamy sporo. Są też warsztaty premium, na przykład bestsellerem jest mini 2. Zobaczycie sobie wszystko w opisie pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć!